witam wszystkich w nowym vlogu. Słuchajcie, jadę zobaczyć polską piekarnię prowadzoną przez Polaka. Znajduje się tutaj w Pattayi na ulicy, głównej ulicy Sukhumvit przy markecie Makro. Jadę tam zobaczyć się z właścicielem, porozmawiać na różne jakieś tam tematy, a przy okazji właśnie zobaczę tą piekarnię, do której być może chcielibyście się kiedyś wybrać, żeby kupić sobie tam jakieś chlebki czy jakieś tam produkty, które są robione przez Arka. Także pozdrawiamy tutaj Arka. Raczej moja wizyta będzie tam krótką wizytą, ale taką po prostu chciałem wam dać ciekawostkę odnośnie polskiego biznesu tutaj w Tajlandii, w Pattayi. Mam też znajomego, który, pozdrawiam Chrisa, który otworzył też polski bar na ulicy Soibukao, także Polonia się tutaj w Tajlandii rozrasta, otwiera swoje biznesy, no i działają, także ciekawie. Ja za niedługo planuję oddać już auto, ale powiem wam, że to auto tak bardzo jak w październiku, to nigdy nie jest potrzebne tutaj w Tajlandii, jeśli chodzi o pogodę, no bo tak jak wspominałem, październik najgorszy miesiąc pod względem deszczu. I patrząc na takie, które miały być niby najbardziej deszczowe miesiące, jak sierpień, wrzesień, no to tutaj w okolicach Pattayi to były bardzo jeszcze takie pozytywne miesiące, bardzo mało padało, jak padało to gdzieś tam w nocy i taka była naprawdę dobra pogoda. I muszę wam powiedzieć, że praktycznie przez cały październik padał deszcz, praktycznie dzień w dzień burza, deszcz. To co prawda, wiecie, to też nie zawsze były takie bardzo jakieś długie te deszcze, bo na przykład teraz też tak tylko bardzo leciutko kropi i jest taka po prostu no niepewna pogoda, żeby jechać skuterem gdzieś. No i tak było przez calutki miesiąc, calutki październik, przynajmniej tutaj, mówię jeszcze raz, w okolicach Pattayi. Dlatego to auto no, było nam naprawdę mocno przydatne. No ale mam nadzieję, że jak oddam już auto, to zacznie się ładna pogoda i wszędzie, gdzie będziemy potrzebowali jechać, to będziemy mogli jechać skuterem, no i będzie dobrze po prostu. No nie ukrywam, że jakiś swój samochód, za który by później już tak nie trzeba było płacić miesięcznie, no sporych pieniędzy, bo okej, to auto może nie jest drogie, bo kosztuje mnie tylko 9000 batów miesięcznie, tylko nie tylko, ale no to teraz też w tym takim okresie poza sezonem, pewnie w sezonie będzie droższe, a gdyby się chciało mieć trochę lepsze, no bo to do za fajnych nie należy, no to trzeba by było zapłacić minimum 15000 batów miesięcznie lub troszkę więcej, a to już jest 2000 zł miesięcznie, więc kurczę, no pewnie jakieś auto można kupić za, nie wiem, za 100 tysięcy batów, gdzie można powiedzieć, że po 5 miesiącach wynajmu, 6, zwraca nam się jakiś samochód. Pewnie taki samochód za 100 tysięcy batów też nie będzie fajny, z którego też raczej się nie będzie zadowolonym, no ale jednak on już nie będzie generował żadnych takich kosztów sporych miesięcznych. No i fajnie by było mieć jakiś samochód, no ale jeszcze musimy trochę poczekać. Ale mam nadzieję, że i to się spełni. Jakieś to auto z czasem sprawimy sobie, żeby móc więcej po tej Tajlandii podróżować, bo jednak to nas też mocno blokuje, że właśnie nie mamy czym tutaj po tej Tajlandii podróżować, czym zwiedzać, a takie wycieczki jak ta ostatnia do Khao Yai, to było akurat no, strzał w dziesiątkę i takich właśnie wycieczek nam brakuje i do takich miejsc właśnie chcemy się udawać, do nowych miejsc, do takich lokalnych miejsc, więc samochód w tej sytuacji jest niezbędny, a tym nie za bardzo na takie podróże możemy się wybierać, więc no samochód i też po części trochę dla tego kanału wręcz jest niezbędny, ale jeszcze musimy trochę poczekać. Przyjechałem pod piekarnię i tak się rozlało, że nie mam jak z samochodu wyjść. Słuchajcie, no co za porażka, ale deszcz mnie złapał niesamowity. Chcę tylko powiedzieć, że widziałem już wiele razy tą piekarnię, tylko nie wiedziałem, że prowadzi ją Arek, bo przejeżdżałem tędy bardzo często, jak wracałem z Makro do domu, do miasta, tam na Pratamnak, jak mieszkaliśmy w City Garden. I bardzo, bardzo często tędy tutaj na takie lekkie skróty przejeżdżaliśmy na ulicę Teprasit i później tam już byliśmy blisko Pratamnaku i bardzo często tędy przejeżdżałem. Nie za bardzo jestem w ogóle wam w stanie jak pokazać obecnie tą piekarnię. Jeszcze chwilę posiedzę w aucie, może troszkę przestanie padać. Piekarnia nazywa się Seven Days Fresh. Tak wygląda. A obok niej znajduje się taki jakiś mały street foodzik, gdzie możemy sobie kupić panini, croissanty i jakieś burgery, nie burgery i różne rzeczy.
a w takich widzę dosyć rozsądnych cenach, nie wiem tylko jakie porcje, jaki smak, ale jakiś taki street foodzik tutaj obok się znajduje, a w ogóle to tutaj jest główna droga Sukhumvit. I skręt w lewo na Teprasit, ale jeszcze tak troszeczkę skrótem. Teprasit jest ogólnie jakoś mniej więcej skrzyżowanie dalej. Jest parking, jest gdzie zaparkować skuter, jest gdzie zaparkować samochód. Widzimy, że, no właśnie, ciężko cokolwiek zobaczyć, że możemy sobie kupić tutaj jakieś świeże chlebki i tak dalej. Zaraz wejdę do środka, zobaczę jeszcze co tam jest. Ale no, niestety muszę chyba się poświęcić i w tym deszczu przebiec tam po prostu do środka. No, tu... San? Ah, okay. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Matthew. Hello. My name is Harry. Harry. Marek. Marek. Hi, San. Okay. We have some coffee, some drink, some chan, beer, and some food. Okay. Okay. Thank you. A, słyszałem, możemy zamówić sobie jakąś kawkę, możemy zamówić sobie nawet jakieś piwko, możemy zamówić jakieś inne jeszcze rzeczy, ale przede wszystkim możemy kupić tutaj chleb i pieczywo, także takie ładne chlebki, 55 batów, no to bardzo dobra cena. I bardzo ładna, czysta, duża piekarnia. No jak to na Europę przystało, no to nie jest tajski mały jakieś tam pomieszczonko, tylko ładnie, zobaczcie, urządzona piekarnia, wiatraki, stoliki, czyściutko, tak jak mówię, no jak w Europie. O, tu mamy jeszcze takie menu, smoothie, okej, o, soda. Słuchajcie, tutaj w Tajlandii między sodą a water jest różnica, znaczy Tajowie tak po prostu sobie mówią na to, bo na butelce jest napisane soda water i ja po prostu mówię na to soda water. Jest to woda gazowana, ale Tajowie mówią, że jeśli chcesz wodę gazowaną, to po prostu powiedz soda, nie mów soda water, bo water to jest taka zwykła water, butelkowana, okej, może być woda albo taka zwykła z kranu, ale nie gazowana. Jeśli chcesz gazowaną, to po prostu powiedz tylko soda, nie mówcie soda water, tylko po prostu soda, a jak zwykła woda, to water. No i takie właśnie rzeczy. No ładnie te chlebki wyglądają, zaraz tutaj na pewno jakiś wezmę do domu. Nie wiem jeszcze tylko który. Może zapytamy Arka, który tutaj najbardziej mi poleci, który jest taki najbardziej chrupiący i przypominający jakieś polskie pieczywo, ale ja już widzę, że ten mi się podoba bardzo. Albo tutaj, no bardzo ładnej, 80 batów, czyli ceny dobre. A tutaj też jakieś takie chleby. Przypominające mocno też jakieś, powiedzmy, polskie chleby, 65 batów. Czyli opłaca się przyjechać po jakiś świeży chleb do Arka. Także jak coś, to zapraszamy. Tutaj mamy jeszcze nawet właśnie te dania z tej chyba obok tutaj, z tego fast fooda, co przed chwileczką z auta o nim mówiłem. Widzę, że tutaj mamy jakiś chicken soup, mamy rybki jakieś, kanapki, frytki z burgerem, no, to można tutaj jeszcze sobie pojeść dobrze. O, tutaj picie, cola, Sprite i tak dalej, piwka Leo, Singa, Chang Classic, 50 batów, ceny jak ze sklepu prawie, że bardzo dobre ceny, więc mega miejsce. Słuchajcie, obsługa bardzo uśmiechnięta, bardzo pomocna. Właśnie przed chwilą sobie obciąłem paznokcie, nie mam teraz jak coli otworzyć, ale spoko. Taką kolę z taką ilością lodu, to tutaj jak najbardziej mam ochotę. Czekajcie, z kwiatkami jeszcze tu ładnie wyglądam. Więc no, po prostu wręcz nie dało się nie skorzystać tutaj na przykład właśnie chociaż czegoś do picia póki co. I za to bardzo miłą obsługę i tych uśmiechniętych tutaj ludzi, Tajów, którzy pracują, no to nie da się stąd wyjść z pustymi rękami, to bardzo dobrze, ale jeśli chodzi akurat o kole, to jak najbardziej, czemu nie, ale zaraz jeszcze będziemy brać jakieś chleby, tylko muszę się po prostu poradzić szefa, co tutaj najbardziej polecam. Tutaj jeszcze ostatni rzut na piekarnię, jak wygląda z zewnątrz,
Ja już widziałem, jak wygląda w środku cała produkcja i się dowiaduję, że tutaj nie tylko, czekajcie, drzwi zamknę, bo tu bardzo głośno z tej ulicy, że tu nie tylko jest piekarnia, tylko są jeszcze super burgery i inne różne fajne miejsca, gdzie można dobrze zjeść, także na pewno do tych miejsc się wybiorę i pokażę Wam, gdzie możecie się wybrać na naprawdę dobre, zdrowe jedzenie. Zdrowe, no pod względem takim zdrowe, że z dobrych produktów przygotowane, ale no takie hamburgery czy jakieś takie różne rzeczy, ale z dobrej wołowiny i z dobrych bułek pieczonych tutaj właśnie dokładnie w tej piekarni, więc to w następnych filmach, dlatego warto subskrybować kanał, śledzić tutaj, co się dzieje. A ja dostałem dzisiaj bardzo zdrowy chleb w gratisie, taki wypieczony bez mąki, na takich pełnoziarnisty jakiś, czy nie wiem jak to nawet nazwać, może kurde, jak coś to tutaj proszę szefa o poprawkę, bo może pełnoziarnisty to nie jest dobre określenie, no nie znam się aż tak na tym dokładnie, ale widzę po prostu tutaj dużo ziaren, tak mi się skojarzyło. W każdym razie chleb jest wypieczony bez mąki i nawet podobno dopiero jutro będzie się najlepiej nadawał do jedzenia, bo jest świeżutki, prosto dosłownie z pieca, więc będziemy kosztować, próbować, a w następnych vlogach na pewno wybierzemy się na przepyszne hamburgery i no i zobaczymy po prostu te lokale, które znajdują się na, między innymi na przykład na Pratamnaku, więc czy na Nuklea chyba tak się nazywa ta dzielnica Pattaji, także jest kilka różnych miejsc. Więc zapraszamy do następnych vlogów. Na pewno w kolejnych vlogach też będzie dużo dalej o nieruchomościach, więc wszystkich tych, którzy są zainteresowani jakimiś tam nieruchomościami, lokalami, nie lokalami, mieszkaniami do wynajęcia albo nawet takimi resortami całymi, to w następnych vlogach na pewno coś na ten temat będzie, także koniecznie śledźcie kanał, bo jeszcze otwierają się nowe opcje, jak poznaje się nowych ludzi, jakieś tam nowe znajomości, nowe kontakty, nowe właśnie jakieś tam opcje biznesowe i być może będzie fajne miejsce dla na przykład takich osób, które chciałyby sobie w Tajlandii zrobić, nie wiem, jakąś imprezę, przyjechać tutaj jakąś większą ekipą, zorganizować taką wycieczkę na przykład dla, nie wiem, 10 osób co najmniej, gdzie będzie 10 pokoi dla Was zarezerwowane, gdzie będziecie mieć na przykład osobę, która Was będzie mogła tutaj obwozić po Pattaji, czy po imprezach, czy po wycieczkach, po atrakcjach, więc dla czy to młodszych, czy starszych osób Tajlandia będzie coraz bardziej dla Was dostępna. Ja Wam tu troszeczkę może uda mi się jakoś pomóc, choć ja tu na siebie żadnej odpowiedzialności za to póki co nie chcę brać. Na razie to jest wszystko totalnie na spokojnie. Ale po prostu jeśli tylko taka oferta będzie, znaczy nie oferta, tylko możliwość po prostu sobie przylotu tutaj, bo Wam pokażę, do którego miejsca możecie się udać, gdzie sobie z kim zarezerwować cały resort na przykład, mówię jeszcze raz, tam dla grupy 10 czy 15 osobowej, to po prostu Wam tylko powiem, gdzie możecie sobie to zrobić i sobie to zarezerwujecie, więc ciekawe rzeczy. Na tą chwilę to wszystko, ale chciałbym teraz Was zaprosić na świetny film, gdzie byliśmy na Phuket, na świetnej wycieczce na raftingu. Aby przejść do tego filmu, kliknijcie w link, który znajduje się w opisie, a także wyświetla Wam się ikonka po prawej stronie. Także serdecznie Was na ten odcinek zapraszam, bo naprawdę jest to fajny odcinek i warto go zobaczyć i warto wybrać się na tą wycieczkę, jeśli będziecie na Phuket. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnym vlogu.